Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol, wróciłem z urlopu i nagrywam dla was odcinek z nowym skinem, właśnie nie z nowym skinem starym, ale nowym w mojej szafce, w mojej kolekcji. Chciałem się też pochwalić, ponieważ już tutaj brakuje tylko skina od Nintendo Switch i będą już wszystkie rzadkie skiny. Dzisiaj ze mną jest raz ze mną jest Young Miki. No cześć. No cześć, Young Miki mi pomógł odebrać tego skina. I teraz wam powiem, jak go odebrać, ponieważ ja nie mam Xboxa, nie kupiłem Xboxa z wersją limitowaną tego skina. A mam tego skina, więc teraz tłumaczę jeszcze raz. Ponieważ ja na tym odcinku nie zarabiam, tylko wam przytaczam tutaj przykładowe strony, bo było dużo zarzutów, że reklamuję, ale nie reklamuję. Możemy kupić pakiet tego skina, właśnie kod do tego skina na G2A, bądź też na Kinguinach, Kinguin.net i tym podobnych stronach. Tylko że te dwie według mnie są sprawdzone, ja osobiście kupiłem na G2A. Osobiście sam kupiłem, wydałem pieniądze, nie dostałem tego. I teraz tak, dostajemy kod. I teraz jest problem taki, że... Albo najpierw wam powiem, że coś się do niego dostaje. Mamy tego skina, mamy piękny zbierak, ponieważ ma bardzo ładne kolory, zobaczycie go później w grze. I do tego mamy jeszcze lotnie, które to jest po prostu... wszystko jest podróbką Obliviona. Kilof jest od Omegi, ale podróbka Obliviona, tylko że w ładniejszych kolorach według mnie. I ten skin jest naprawdę ładny. Powiem wam szczerze, że jeden z lepszych skinów, jeżeli chodzi o te skiny z pakietów, jak musicie kupić konsolę albo Galaxy i tak dalej. Galaxy też jest super i ten jest super, a reszta tak średnio. Ale dobra, okej, nie do tego. Jaki jest problem? Najważniejsze, co musimy mieć, to Xboxa, ale może to być Xbox naszego kolegi. I teraz wchodzimy na Microsoft, robimy tam konto, bądź się logujemy i to konto łączymy z Epic Games. Będziecie mieli pokazane na ekranie, jak to się robi. I to konto łączymy z Epic Games, potem nasz kolega, który ma Xboxa, loguje się na to konto na Xboxie. O, właśnie ten kolega, który teraz zaprezentował się. Loguje się na to konto na Xboxie, wpisuje ten kod, loguje się tam wszystko i tak dalej. I otrzymujecie jeszcze do tego 2000 V-dolców, które dostajecie na komputerze. Czyli można go wydać... A można to wydać na Xboxie, Miki? Te V-dolce tak. A, czyli możecie na Xboxie albo na komputerze. Więc to jest sztos. W ogóle nawet nie wiedziałem, że tak można, bo jak macie coś z konsoli, no to tylko na konsoli. Jak macie coś na innych chyba telefonach i tak dalej, to macie tylko na telefonie. Więc to jest to, że macie V-dolce na komputerze. Dlatego mam 4000, bo mam za skina Nvidia i za skina Xboxa. I teraz tak, tam mniej więcej macie instrukcję, teraz wam pokażę te skiny w grze. Mi się bardzo ten skin podoba, ponieważ ma świetne kolory i ma super zbierak. I dobrałem do niego backbling od tego setnego level karnetu w białym kolorze i według mnie to świetnie pasuje. Więc zobaczycie to w grze. Okej, przed grą parę pytań, na które odpowiem, bo wiem, że się pojawią. Ten skin kosztuje około 200 zł. Czasami drożej, czasami bardzo dużo drożej, bo widziałem oferty nawet za 350-400, ale to są po prostu oferty wysłane przez ludzi. Więc on, ja kupiłem go za 224 zł. Więc drogi skin, no ale wiecie, ja do kolekcji muszę mieć, no to oczywiście trzeba. Bez plecaka wygląda tak, jak widzicie u Young Mikiego, a plecak dobieracie według waszych upodobań. Pokażę wam też lotnie i zbierak, ale to już w grze. Drugie pytanie, jakie byście chcieli wiedzieć, pewnie jakie mnie zapytacie, czy trzeba mieć Xbox One S czy Xbox One? To nie ma różnicy. My odbieraliśmy skin na Xbox One bez S-ki. Nie wiem, czym to się różni, ponieważ na Xboxach się niestety nie znam. I teraz tak, lotnia. Ładna, ale głośna i duża. Ale ładna. Bardzo mi się podoba ten kolor zielony z białym połączony i trochę czarnego. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Więc tutaj muszę przyznać, że ten skin jest naprawdę fajnie zrobiony. Chociaż jest on podróbką tego Obliviona, czyli tej babeczki od Omegi. Mam rację? Mam rację. Więc okej. I trzeba mieć niestety, i to jest najważniejsze, trzeba mieć Xbox Golda, tak? Dobrze mówiłem, Miki? Tak, tak. Xbox Gold, no. Czyli to jest odpowiednik takiego PlayStation Plus. Czyli taka wersja, nie wiem jak to, subskrypcja Xboxa, o tak to się nazywa dokładnie. I to kosztuje, że tak powiem, w normalny sposób 29 zł na miesiąc. Ale skoro tego nie potrzebujecie na miesiąc, bo na przykład idziecie tylko odebrać skina, no to ile kosztuje jak Miki, żeby odebrać na dwa dni? Nie, na dwa dni 5 zł na G2 kupowałem, a, ale mi coś nie działo. Czyli, aha, czyli był problem jakiś. No ale wiecie, możecie jeszcze kombinować, są pewnie różne inne sposoby jak to zdobyć. I jak Miki mówi właśnie, że to kosztowało 5 zł, więc według mnie to nie jest tak dużo. Czyli musicie zawsze tą piątkę doliczyć sobie do całego pakietu, jeżeli naprawdę chcecie mieć tego skina. Wydaje mi się, że dla osób, które kolekcjonują skiny, warto. A dla osób, które po prostu chcą mieć ładnego skina i tak dalej, to wydaje mi się, że to jest za drogi skin. Ale jest spoko. Jest spoko, naprawdę mi się podoba, jest ładny, będzie dużo grany, bo naprawdę jak na te skiny pakietowe, to jest naprawdę świetne.
Naprawdę świetny. Jeszcze wam pokażę zbierak, bo zagadałem się jak nie wiem. Zbierak dostaje taką zieloną smugę i ma głos jak ten zbierak od Omegi. Tylko że wydaje mi się, że jest ładniejszy. Te kolory według mnie są ładniejsze. I teraz tak, chciałbym serdecznie podziękować dwóm osobom. Pierwszy chciałbym podziękować youtuberowi, który się nazywa Candy, który wspomniał o mnie na filmiku odnośnie pakietu Nvidia, gdzie odesłał do mojego filmu jeszcze. To naprawdę jest świetne zachowanie z jego strony. Bardzo ci dziękuję. A druga sprawa to oczywiście Jagmikiemu, który odebrał mi tego skina i sam zaproponował taką akcję, że tak powiem. Więc dzięki. Dzięki Jagmiki. Nie ma za co, nie ma za co. Jest za co. Dobra, jeszcze tylko musimy załatwić Nintendo Switcha, więc jak ktoś ma dojścia, to dajcie znać. I teraz tak, dziękuję wam widzowie, że na mnie czekaliście. O ile czekaliście, bo nie wiem, bo mnie nie było 3 dni. I przepraszam was bardzo za to, ale musiałem naprawdę odpocząć od paru rzeczy, trochę się wyluzować. No już po prostu się zmienię. Bo to naprawdę, taki resecik mi się naprawdę przyda. Więc widzimy się na streamie w dzień. Ja się z wami żegnam, idę spać. Do zobaczenia. I widzimy się na streamach i w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie jeszcze o kodzie Patrol YouTube w sklepie. Razem pisanym i o subskrypcji i dzwonku lajku, jeżeli wam pomogłem troszeczkę. Ja się z wami żegnam. Cześć!